Witam wszystkich w pierwszym vlogu w tym roku dotyczącym karawaningu. Będzie to vlog o pierwszym podpięciu, sprzątaniu, malowaniu przeróbka gazu i czyszczeniu przyczepy. Zapraszam. Pierwsze podpięcie przyczepy w tym roku, w sezonie. Teraz sprawdzę światło, plus mam do odgruzowania całą przyczepę, bo na zimę ją traktowałem jako magazyn, plus mam do wymiany przyłącze do butli z gazem, bo mam niemiecką butlę, a już nie mieszkam w Niemczech, więc oddam ją, a mam polską i po prostu Polska będzie na jej miejscu. Kontrola świateł, lewo obrysu. Prawa obrysówka, lewa obrysówka nie działa. Pozycja działa. Pozycja działa. Oświetlenie tablicy lewej i prawej też działa. Kierunkowskazy lewy jest, prawy jest. Jest jeszcze stopy. Jak sprawdzić stopy? Ja na przykład zapieram klucz od podpór o fotel i stopy się będą świecić. Stopy są. U mnie na przykład stopy nie chodzą bez kluczyka. I dlaczego się nie świeci lewy kierunek, jak są awaryjne włączone? Zaraz się dowiemy. Przeciwmgłowe tył. Przeciwmgłowe tył to są te tutaj koło trójkątów i działają. Muszę zamontować całą instalację. Miałem niemiecką butlę. Jest świetna. Jest malusieńka. Ja wiem, że zaraz wszyscy powiedzą, duża ci potrzeba, ale takie butle są wygodne, można mieć dwie. Nie muszę mieć mówię ilu litrów gazu, on aż tak długo nie jest, że nie ma czasu. O, jak tylko mogę, to mi to co mam starczy. Taki reduktor. Ja wiem, że zaraz powiecie, że to nie jest 37 milibarów. To nie jest do buldo z przyczepy. To powinno być 50 bodajże. Ale nie dałem rady kupić innego, a nie mam czasu, żeby się bawić. Użyję tego, co mam. Do, że tak powiem, ogrzewania i kuchenki. Myślę, że to wystarczy. Mam stary wąż. No stary wąż spokojnie wejdzie. Tylko że stary wąż będzie chyba za krótki. O, będzie na styk. No nie będzie za krótki, będzie na styk, ale tam jest średnica mniejsza. Ale mogę przekręcić. Zresztą zobaczymy. Jest wejście fabryczne do gazu. Największy problem jest to, że ja nie mam części, nie mam skąd ich wziąć. W Szczecinie nie ma żadnego sprzedawcy, który by się tym zajmował. I jak to było? Średnicę ma przewód i będzie tu pasowało, więc ten przewód tutaj przyjdzie, a ten reduktor do gazu niemiecki
No, pójdzie to ludzi albo do wyrzucenia, no bo ja nie mam dla niego zastosowania. Mam tam ten przewód, no nie wiem, czy tam tego nie użyję. Dlatego nie chciałbym ciąć, bo się może kiedyś przydać. I użyję chyba tego. I użyję tego. Tak, doszedł przewód. Opaska jeszcze przyjdzie, oczywiście nowa. Ale jak nie będę miał nowej, no to użyję. O, tu jest nowa, którą i tak muszę odkręcić. Więc opaska. No i podłączyłem. Jest tym samym kablem. Ale przesunąłem butlę o 20 cm. Akurat idealnie pod butlą jest ten, taka kratka, jak tutaj, na wyciąg gazu. Butla ma dziurki pod spodem i myślę, że będzie dobrze. A co do mojego zbiornika na wodę. To jest zbiornik, który miałem przy przyczepie. Zamocowałem go paskiem. Wyciąłem dziurę otwornicą i do dziury wchodzi przewód wodny i pompa. I jest korek. Normalny korek, taki jak do hydrauliki, otwornica dopasowana i można kupić też uszczelkę, tu jest taka uszczelka założona, to się ładnie wciska. I mam oryginalny korek, oryginalny lew. Jak będę chciał, to montowanie trwa tego 5 minut, chcę wyczyścić, wyjąć, a mam zbiornik na wodę za praktycznie nic, bo miałem ten zbiornik, to jest ten zbiornik od angielskiej przyczepy, co się go toczy i on jest podłączany na zewnątrz. Ja to wszystko zdemontowałem.
oryginalne mocowanie na stół. Tu na górze jest, tutaj jest haczyk, a na dole są takie dwa mocowania. Drugie jest wyrwane, no bo tam jest ta dziura i będę to po prostu robił. Ale to jest fajne, bo podczas jazdy nie poniewiera się po przyczepie. Sufit jest pomalowany dwa razy, jeszcze co najmniej raz, jeszcze są ślady, widać ślady po wałku, jeszcze co najmniej raz. Ta lampa jest już przerobiona na LEDy, jest srebrna od środka, ale tutaj, o tu, widać taśmę izolacyjną. Muszę ją albo kupić białą taśmę izolacyjną, albo srebrną, bo miałem akurat tylko niebieską. To są oryginalne lampy, widać, ona jest pęknięta. Ale włożyłem wkłady LEDowe i nie działa. Tutaj w łazience, w przedpokoju też jest wkład LEDowy, ale tylko jeden pasek, bo nie miałem więcej. I też jest pęknięta. Jak będę miał, albo ci dostanę, to wymienię. Albo przerobię po prostu. Nie wiem, czy nie zrobić tych lampek mlecznych. Czy nie będzie takie bardziej fajne światło. Wtedy bym je posklejał i po prostu, jakby to powiedzieć, przeleciał papierem ściernym i byłoby matowe. Może wtedy na ten zmatowany temat po prostu, jakby to powiedzieć, lakier bezbarwny jeszcze. Tu jadę umyć przyczepę, napompować koła. Jest za mało powietrza. Tam się mam okulary, kurde. Słońce świeci, nie mam okulary. No trudno. Bo te parę kilometrów mi wystarczy, ale się niestety założyłem dodatkowo.
sensu. One drgają i widać w nich mniej niż w fabrycznych lusterkach osobówki. To jest bez sensu. Dach. Nie mam jak sfilmować, jak będę czyścił. Spróbuję. No i tak wygląda moja przyczepa wymyta. Zaraz wejdę na drabinę, pokażę wam jak wyszedł dach. Nie jestem w stanie. Bez jakiejś drastycznej chemii i szczoty drucianej tego więcej wyczyścić. Tak wygląda dach. Jest mokry, świeci się, ale jeszcze mu dużo, dużo brakuje. No i jest nieszczelny. O, tu muszę uzupełnić. Praktycznie chyba przez całość przykleję tą taśmę, która jest dookoła tego szyberdachu. A szyberdach bardzo ładnie przez zimę. Ani kropelka nie wpadła po uklejeniu. No i tak wyglądał mój vlog. Zapraszam do subskrybowania, do udostępniania, komentowania. Do następnego. Dziękuję.